Dzień dobry, zostań w domu, baw się z nami. W dniu dzisiejszym zrobimy konieczynkę na szczęście. Co nam będzie potrzebne? Papier kolorowy. Poproście w domu, na pewno u mamy znajdą się przeróżne stare kosmetyki, których nie będzie chciała już używać. Zobaczcie, ja to sobie przygotowałam. Kartka papieru, nożyczki. Pokażę Wam najpierw, jak zrobić symetryczne serduszko, czyli takie, żeby po dwóch stronach było takie same, ale jak Wam się nie uda, to możecie sobie oczywiście sami narysować serduszka i powycinać, tak? One nie muszą być idealne, nie muszą być równe. To, co Wy sobie wymyślicie, to jest Wasza sprawa. Ja pozwolę sobie wziąć kartkę, słuchajcie, i zrobić symetryczne serduszko. Jak to zrobić? Zobaczycie. Hop, narysuję pół serduszka. W momencie, kiedy je wytnę, będę miała po dwóch stronach takie samo, czyli symetryczne. Wycinamy, wycinamy, hop. I tadam, jest serduszko. Zobaczcie, ja wykorzystuję stare kartki. Spróbujemy sobie zrobić teraz mniejsze serduszko. I znowu wytniemy. Możemy sobie tych serduszek naciąć bardzo dużo. Możemy mniej, możemy różnych wielkości. Co Wy stworzycie? No to na tą chwilę nie wiem. Wasza sprawa. Ja dzisiaj tworzę konieczynkę na szczęście. I popatrzcie. Moje serduszko przykładam pierwsze tu. Smaruję sobie palec cieniem. I się bawię, przetrzymuję palcem i w koło robię coś takiego. Uwaga, tadam, mam pierwsze. Teraz uwaga, robimy drugie. A może innym kolorem? Przecież na pewno mama ma w domu dużo starych kosmetyków, tylko uwaga, trzeba się zapytać, czy możemy je wziąć. Samemu nie wolno niczego brać. Jeżeli ktoś nie miałby kosmetyków, może się posłużyć suchymi pastelami. Też wyjdzie świetnie. Konieczynka na szczęście ma mieć cztery serduszka, więc robimy cztery. Trzy już mamy. Dodamy czwarte. Słuchajcie, żeby moja konieczynka wyglądała jeszcze ciekawiej, umieszczę w środku serduszka. I ja robię konieczynki, ale Wy możecie wymyślić sobie całą masę innych rzeczy. A mam mniejsze serduszko, czyli montujemy je tu na przykład. No i oczywiście konieczynka będzie musiała mieć łodyżkę chyba, co? To teraz zrobimy. Tu znowu damy większe. Mamy maj. Wszystko kwitnie, jest zielone. Słuchajcie, teraz potrzebna by była mi łodyga. Biorę mój papier, wycinam sobie taki nierówny pasek z takiego półkola. Patrzcie. I przymierzam, czy będzie pasował do mojej konieczynki. Będzie. O, tak będzie chyba jeszcze lepiej wyglądał. Wetnę sobie jeszcze. O, tak. I zobaczcie. Doczepimy łodyżkę. Dobrze. Zobaczcie, ważne jest, żeby trzymać, tylko żeby się nie usuwało. Mamy łodygę. Dobrze, zrobimy trochę porządku.
Popatrzcie, mamy konieczynki na szczęście, ale nie tylko. Proponuję Wam, żebyście pobawili się w przeróżny sposób. Tu zrobiłam, zobaczcie, z samych serduszek obrazek. Zostań w domu, baw się z nami. Dziękuję i oczywiście czekam na Wasze prace. Do widzenia!